Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części materiału chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można tworzyć własne fonty, czyli taką rzecz dosyć mało znaną, a bardzo moim zdaniem atrakcyjną, wymagającą oczywiście mnóstwo pracy. Więc może zanim zaczniemy tworzyć własne fonty, trzeba mieć jakiś dobry powód, aby je utworzyć. Najczęściej ten powód bierze się stąd, że nie mamy polskich znaków w obrębie jakiegoś fontu, albo potrzebujemy jakiegoś niezwykłego symbolu, którego w standardowym foncie nie ma. Może być i tak, i tak. W każdym razie, jeżeli będziemy tworzyli jakieś polskie fonty, czy też na przykład dowolne inne, warto pamiętać, że sporo z tych fontów, czy też sporo ze znaków można wpisać bezpośrednio z klawiatury. Na przykład mogę wpisać sobie temperaturę dzisiejszą, z tego co widzę mamy 5 stopni Celsjusza. Okay? Mogę coś podzielić lub na przykład pomnożyć. To nie jest taka zwykła kropka, która jest na dole. Mam także całą inną masę znaków, które mogę wpisać z klawiatury, ale oczywiście zależy to od fontu, którym będę pisał. Zmienię taki font, teraz zdaje się piszę tym domyślnym fontem Blendera, więc wybiorę sobie font o nazwie Ubuntu, to jest dosyć uniwersalny font. Teraz jeżeli będę pisał różnego rodzaju znaki, to proszę zobaczyć, co tak naprawdę może się pojawić. Trochę pomniejszę ekran, spróbujmy ich tutaj napisać sporo. Zobaczmy, co będzie się działo. No, na przykład mam cały zestaw spory dosyć różnych dziwnych znaków na klawiaturze. Wpisuję je wciskając prawy Alt i bez żenady pozostałe jakieś znaki. Więc jest ich cała masa. Jeżeli będzie mi tych fontów brakowało, to dodatkowo mogę jeszcze zobaczyć, co jest w menu tekst i mam tam coś takiego jak Special Characters. A więc mogę na przykład wpisać jakieś niemieckie S. Powiedzmy sobie, że będzie mi potrzebne do jakiegoś tekstu. Mogę także wybrać sobie coś takiego jak kółko. Kółka akurat nie ma w tym foncie, więc sprawdzę może inny font, zobaczymy czy jest tutaj. Tu widać, że tych znaków jest jeszcze mniej. No to oczywiście zależy od fontu, który sobie wybiorę. Tutaj kółko w ogóle nie wygląda jak kółko, cóż samo w sobie jest zabawne. Weźmy sobie Monaco, również nie ma tego znaku. Resagnik to tym bardziej, no trudno, nie mam tego fontu odpowiedniego. Tymczasem jeszcze mogę wybrać jakiś inny znak, na przykład jen japoński. Widać, że jest taki symbol. Mamy tutaj na przykład podwójne nawiasy trójkątne. Powiedzmy sobie znak mnożenia, też czasami przydatny przy różnego rodzaju fajnych opisach. Znak stopnia to już pokazałem. Znak copyright, jeżeli ktoś chce wpisać na przykład C Piotao. No w tym momencie już wiadomo, że nikt inny tego nie mógł robić, tylko ja. Dobra, więc tak wygląda zestaw znaków niestandardowych, czyli takich, których za łatwo z klawiatury wpisać nie można, chociaż czasami się da. Natomiast gdybyśmy chcieli wpisywać dowolne inne znaki, na przykład w foncie potrzebowałbym takiego znaku jak A, B, C na przykład, czy jakichś wymyślnych liter P, K, B powiedzmy, ok, to wtedy może być problem. Na razie zresetuję obrót i spojrzę z góry na te literki. Gdybym chciał zbudować swoje własne znaki, to mogę zrobić to z czegokolwiek. Z pierwszego lepszego śmiecia w Blenderze mogę zrobić litery. Jest na to bardzo prosty sposób. Więc może na początku zróbmy tak. Dodam sobie zwykłego cube'a i z tego cube'a zbuduję taką literę jak P. Jeżeli nie wierzycie, poczekajcie chwilkę, zaraz będzie zrobiona z tego elegancka litera P. Na przykład taka troszeczkę kartoflowata, na przykład o w ten sposób. Pamiętam, że taka mi się podoba. Ale wezmę sobie jeszcze jednego ekstruda, niech stracę, niech to będą litery zbudowane z trzech takich segmentów. To będzie pierwsza litera, na razie ją odsunę, zrobię sobie następną, znowuż z cube'a. Nie jest to może jakiś specjalny, wypasiony design, ale no już niech tak zostanie, ok? Zrobiłem sobie teraz tutaj coś takiego, być może teraz coś takiego. Nie wiem jak powinno wyglądać K w takim schemacie. Ale zaraz spróbujemy coś wymyślić. Może teraz przeciągnę to w tą stronę. No, wygląda całkiem jak K, przynajmniej moim zdaniem. I jeszcze jedna litera mi została, żeby nie było trzeba długo czekać, to jeszcze ją, tylko tą zrobię. To jest litera B. Litera B ma taką dosyć ciekawą strukturę, bo będzie miała tutaj brzuszki troszeczkę powiększone i je trochę w osi Y przeskaluję. O, coś takiego sobie zrobimy. Załóżmy, że tego typu kształty zrobione z prostych, prymitywnych obiektów, kartoflowatych, to będą moje litery. Ok, wygląda przy tym B fatalnie, no ale już trudno. I teraz z takich obiektów chciałem sobie zrobić tekst. Więc jedyne, co muszę teraz zrobić, to zadbać o to, żeby były odpowiednie ustawienia tego tekstu. A więc, jeżeli te litery miałyby się pojawiać w takich odstępach od siebie, to muszę zadbać o to, gdzie będzie znajdował się środek tej litery. Otóż litery są w tekście wyrównywane do dolnego prawego rogu. Jakoś tak dziwnie to zostało zrobione, ale nie szkodzi. Aby osiągnąć takie wyrównanie, muszę zaznaczyć całą literę i ustawić ją właśnie tak, aby ona w tym swoim dolnym rogu miała swój środek.
Więc K też muszę przesunąć gdzieś do tej pozycji. Tak samo muszę zrobić to z B. Oczywiście ważne jest tak naprawdę tylko to, aby zachować zawsze stałe proporcje pomiędzy położeniem środka a pozostałymi wierzchołkami. Dzięki temu nie będzie żadnych błędów czy nakładania się na siebie wielkiego liter. No i teraz te obiekty, aby były sensowne i można by było je wykorzystać, muszę odpowiednio nazwać. A więc zamiast cube nadam mu nazwę taką jak litera myślnik A. To będzie moja pierwsza litera. Teraz, nie, to nie będzie litera A, tylko będzie to litera o nazwie P, przepraszam. Chodzi o to, że muszę dodać taki znak na końcu, który odpowiada za literę. Następnie wybiorę sobie następny obiekt, dodam mu nazwę litera myślnik K. Ten będzie się nazywał litera myślnik B. Dobra, i teraz tak. Te litery, które mam, to są litery odpowiadające mojemu napisowi. Więc jeżeli teraz wpiszę w specjalnym polu, takim jak Object Font, pewną część nazwy tych obiektów, to Blender będzie w stanie wykryć, który z tych obiektów jest którą literą. U mnie w każdym przypadku na początku jest słowo litera i znak myślnika. W każdym przypadku. Natomiast końcówka to jest odpowiednia litera, która odpowiada temu kształtowi. Jeżeli w tekście wpiszę tutaj w Object Font litera i myślnik, to Blender wtedy w napisie szuka obiektów, które odpowiadają za tego typu kształty. I to, co jeszcze trzeba włączyć, aby taki mechanizm działał, to jest specjalna metoda na duplikację obiektów. O tym nie mówiłem jeszcze, ale na ten temat też będzie trzeba zrobić jeden przynajmniej albo więcej tutoriali. Można mianowicie zrobić coś takiego, że włączę sobie operację Dupliverse. Tu w panelu obiektu mam zakładkę Duplication i na razie bez większych tłumaczeń włączę opcję Verse, czyli duplikuj się w wierzchołkach danego obiektu. No i teraz powinienem mieć już tutaj jakieś widoczne litery. Dlaczego ich nie ma, to nie wiem, zaraz sprawdzimy wszystko. Więc tak, to jest litera B, litera K, litera P, wszystko jest dobrze. W moim napisie nazwa jest oczywiście tekstowa, ale teraz tutaj mam wpisane litera minus, to też powinno być OK. Może ten minus jest tutaj wadliwie użyty, zaraz zobaczymy, co się dzieje. Natomiast powinno być, a już chyba wiem, chodzi o to, że te litery to są litery małe, te, które wpisałem w nazwach obiektów o tutaj, więc trzeba dostać małymi literami, więc piszę P, później K, proszę zobaczyć, i B. Litery mi się pojawiają. To są małe litery. Gdybym nazwał swoje obiekty dużymi literami, to od razu byłoby widać efekt. Więc te litery teraz mam. One się pojawiają niezależnie od tego, że wpisuję zwykłe litery z mojego fontu. No i teraz, żeby wszystko stało tak, jak powinno, to muszę zwiększyć odstępy pomiędzy znakami. Odstępy pomiędzy znakami powinny być mniej więcej, myślę, że gdzieś takie. No, maksymalne w tym przypadku, ale nie szkodzi. Gdybym miał takich obiektów więcej, mógłbym z nich normalnie tworzyć napis. Mogę zrobić parę spacji i napisać znowuż PP, na przykład KK. Zobaczymy, czy się coś pojawiło. Nic się nie pojawiło, bo wpisałem niechcący wielkie litery. Wpiszę małe. PP, KK. Proszę zobaczyć, że w ten sposób można elegancko pisać. Jest tylko taki problem z tym, że mam teraz te małe literki z oryginalnego alfabetu, które się tutaj cały czas pojawiają. Myślę, że to może być niepokojące dla wielu, ale można się tym nie martwić, ponieważ te litery mają włączoną opcję Dupliverse, a taka opcja powoduje, że one same jako takie przestają się pojawiać. Także gdybym teraz zrobił render, zaraz zobaczymy, zresztą sprawdzimy to, to tych małych literek nie powinno być widać. Zobaczmy. No jak widać, nie widać ich, ok? Nie widać też tych dużych, no ale to już jest problem, który będzie trzeba rozwiązać jakoś inaczej, na razie nie wiem jak. Więc na razie zostawię to w tym momencie, tak jak teraz mam, i życzę powodzenia w tworzeniu różnego rodzaju własnych alfabetów. Można powiedzieć tak, happy blending. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.